Dobry wieczór wszystkim, którzy dzisiaj są obecni na tym miejscu. Mamy kontynuować te myśli, które były przedmiotem naszego zainteresowania w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj przejdziemy do konkretnych spraw związanych z proroctwem. Mówiłem, że proroctwa uwiarygadniają Pismo Święte. I dzisiaj chcę, byśmy znaleźli potwierdzenie tego, że tak właśnie jest. Może na wstępie powiem, że czasem wydaje się to dziwne, iż wszystko jest wiadomo daleko, daleko do przodu, jeśli chodzi o czas. I czasem można by powiedzieć, że istnieje pewien rodzaj predestynacji, a więc takiego przeznaczenia ludzi, państw, czy w ogóle całego naszego świata. Z drugiej strony mamy taką jak gdyby troszeczkę sprzeczną informację, która mówi nam, że rzeczywistym księciem tego świata jest szatan. Zresztą to jest kilka razy w Piśmie Świętym podkreślone. I ta pewna nieścisłość, która tutaj pojawia się, wynika z faktu, że albo Pan Bóg decyduje o wszystkim, albo szatan decyduje o wszystkim na naszej planecie. Dzisiaj przekonamy się, jak jest naprawdę. Co może dokonywać szatan, przeciwnik Boga i oczywiście nasz, a co może dokonywać Bóg? Czy rzeczywiście wszystko jest możliwe dla tego, który chce zawładnąć nami, zniewolić nas i sprowadzić w kierunku grzechu, czy jest ograniczony w swoim działaniu? Dziś sięgniemy do fantastycznej historii. Historii, która zapisana jest na kartach księgi proroka Daniela. Są dwie księgi w Piśmie Świętym, które dla wielu ludzi są bardzo trudne. Sprawiają trudność w zrozumieniu tego, co w nich jest napisane. Czasem wydaje się, że łatwiej jest pominąć to wszystko, a zostawić tylko Ewangelię, czyli tą treść taką bardzo pełną nadziei, tchnącą spokojem, bowiem mamy tego, który umarł za nas i zbawienie jest po naszej stronie, gdybyśmy patrzyli właśnie z takiego kierunku. Natomiast proroctwa pokazują nam nie tylko wszechmoc Bożą, ale również Bożą wszechwiedzę. Wydaje się, że dzisiaj w dobie informatyki zaczynamy trochę rozumieć, skąd Pan Bóg może wszystko wiedzieć. Dlatego, że im więcej mamy informacji, tym łatwiej jest przewidywać różne wydarzenia. Czy to w kwestii polityki, gospodarki, to już jest bardziej możliwe, bardziej szczegółowe, czy powiedzmy w świecie nauki, w świecie postępu cywilizacyjnego. Sięgnijmy więc do ksiąg proroczych i dzisiaj zaczniemy, co prawda, najbardziej kładąc nacisk i nasz umysł w kierunku księgi proroka Daniela, ale rozpoczniemy od księgi Izajasza. Ale chcąc mówić na temat proroka Daniela i Izajasza, musimy go umiejscowić w czasie. Prorok Izajasz to 8 wiek przed naszą erą. Połowa 8 wieku przed naszą erą to jest prorok Izajasz. Daniel to jest 6 wiek przed naszą erą. A więc dosyć odległy czas między jednym i drugim prorokiem. Daniel żyje w czasie panowania odradzającego się Imperium Nowobabilońskiego. Będę dzisiaj mówił na temat tego imperium, zresztą kolejnych też, o których jest mowa w księdze proroka Daniela. Ale gdybyśmy pozostawili tylko księgę proroka Daniela do naszej dyspozycji dzisiaj, nie wiedzielibyśmy tego, co jest bardzo istotne, a co wynika z wypowiedzi proroka Izajasza dotyczącego tego okresu, który miał dopiero nastąpić. Dzisiaj możemy określać prognozy pogody z jakimś wyprzedzeniem, ale ciągle wiąże się to z określonymi pomyłkami, błędami.
bowiem pogoda jest dosyć niestabilna, ale cóż dopiero powiedzieć o społeczeństwach, cóż dopiero mówić o imperiach, które w swojej wielkości miały możliwość rządzenia wieloma ludami, wieloma krajami, gdzie faktycznie trudno było przewidzieć, co może się wydarzyć. Chyba że z pozycji siły, no wówczas na pewien okres czasu do przodu można było coś powiedzieć. Prorok Izajasz w 44 rozdziale od 6 wiersza napisał takie słowa. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Któż jest do mnie podobny? Niech woła, niech to ogłosi, niech mi dowiedzie. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nastąpić, niech nam obwieści. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się, czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie. Nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. W ciekawy sposób Pan Bóg się przedstawia, prawda? Pokazuje siebie jako istotę, która nie może być zaskoczona żadnym wydarzeniem, nie tylko na ziemi, ale i w całym wszechświecie. W innym rozdziale prorok Izajasz znowu cytuje Boże Słowa. Oto pierwsze rzeczy przyszły. Mowa o tych kwestiach, które były zapowiedziane przez Boga. Ja też nowe opowiadam, pierwej niż się zaczną. Dam wam o nich znać. I jest jeszcze jeden tekst z księgi proroka Amosa, który wyjaśnia jak gdyby to wszystko. I mówi tak, 3 rozdział i 7 werset księgi proroka Amosa. Zaiste, nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. Więc jeżeli patrzymy w kontekście teologicznym na ziemię, na świat, na ten świat, w którym żyjemy, to oczywiście jasnym jest, że wszystkie wydarzenia, znaczące wydarzenia w tym świecie były wcześniej zapowiedziane. To nie mogło być zaskoczeniem, bowiem Pan Bóg przez swoich proroków przekazał to wszystko. No niestety zawsze było tak w historii, że więcej było sceptyków niż tych, którzy wierzyli Bożemu Słowu, ale później historia weryfikowała te wydarzenia i pokazywała, że jednak Pan Bóg nie mylił się w najdrobniejszych szczegółach. Zresztą dzisiaj zauważymy również pewne szczegóły, które zaskakują, w jaki sposób Pan Bóg przepowiadał wydarzenia czy osoby, które miały pojawić się wiele, wiele lat później niż to było zapowiadane. I tak dochodzimy do księgi proroka Daniela 2 rozdziału. 2 rozdział księgi proroka Daniela to rozdział, który odpowiada na zadumanie króla babilońskiego Nebukadnezara II nad tym, jak potoczy się historia jego królestwa. Najprawdopodobniej długo nad tym myślał, zastanawiał się, w jaki sposób, czy to militarnie, czy gospodarczo, można na dłużej zawładnąć światem, w którym żył. I właśnie wtedy otrzymał sen, bardzo dziwny sen. Można by powiedzieć, że w naszym polskim powiedzeniu jest takie stwierdzenie, sen mara, Bóg wiara. Czyli nie ma co wierzyć snom. Ale moi drodzy, są sny, które są czymś zupełnie normalnym i one pojawiają się, czy tego chcemy, czy nie, czy rozmyślamy nad tym, czy nie rozmyślamy. One pojawiają się. Czasem mówimy, że są to głupie sny. Tak, pojawiają się takie sny, ale są takie sny, które możemy nazwać snami proroczymi. Ten sen z 2 rozdziału księgi proroka Daniela jest snem proroczym. I to za chwilę zauważymy, że faktycznie tak jest. Co więcej, wydarzenia, które poprzedzają ten sen, dają możliwość odpowiedzi, czy inaczej mówiąc, wykładu tego, co śniło się Nebukadnezarowi. Pan Bóg jest specyficzną istotą. Bardzo często posługuje się sformułowaniami nie wprost mówionymi, czyli
abstrakcyjnymi wyrażeniami czy też przypowieściami. Kiedy przypomnimy sobie historię Pana Jezusa będącego na ziemi, to bardzo często widzimy, jak opowiada różnego rodzaju historie, przypowieści, jak to nazywają bibliści. A więc są to opowiadania abstrakcyjne, które dotyczą czegoś, ale nie zawsze są zrozumiałe, dopóki nie zostaną w jakiś sposób wyjaśnione na podstawie jakichś wiarygodnych źródeł. No więc te wydarzenia, które poprzedzały ten sen, to wydarzenia, które związane były właśnie z działalnością Nebukadnezara II. Bowiem Nebukadnezar II około 605 roku przed naszą erą wyruszył na podbój Egiptu. I kiedy zdobył Egipt, podszedł pod Jerozolimę i również spowodował, że część Izraela, a właściwie Judy, została deportowana do Babilonii. Między innymi jednym z tych, którzy byli deportowani do Babilonii, był Daniel. I to właśnie Daniel dał wykład tej abstrakcyjnej wizji, jaka została przedstawiona Nebukadnezarowi właśnie w tym śnie. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który mówi o tym śnie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był w posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Nebukadnezar zdawał sobie sprawę z tego, że ten sen musi dotyczyć kwestii przyszłości jego królestwa. Ale bardzo trudno mu było zrozumieć szczegóły, które zostały wypowiedziane. Wydał rozkaz, aby najbardziej wykształceni magowie, różnego rodzaju szamani, czarownicy, astrologowie przyszli do niego i wyjaśnili mu ten sen. Dawniej było tak w królestwach, szczególnie wschodu, że był taki nadworny człowiek, który wykładał sny. Niestety nikt z tych, którzy byli wezwani, a więc intelektualistów babilońskich, nie był w stanie wyjaśnić tego, co się królowi śniło. Król wpadł w szał i postanowił zlikwidować wszystkich, którzy nie potrafią, a powinni wyłożyć mu jego sen. Doszedł do słusznego wniosku, że skarb jego państwa nie może tracić pieniędzy na kształcenie ludzi, którzy nie wszystko wiedzą. No więc rozkazał stracić wszystkich magów babilońskich i oczywiście wszystkich tych astrologów, którzy byli odpowiedzialni za określanie tego, co znaczą sny królewskie. Ale w tej szkole, w której uczeni byli ci ludzie, czy której też byli profesorami, uczył się Daniel i wyrok, który padł na wszystkich uczonych tamtego babilońskiego dworu, również dotyczył Daniela. Daniel prosił o chwilę zwłoki, a potem w modlitwie zwrócił się do Boga i Pan Bóg objawił mu ten sen. Drugi rozdział Księgi proroka Daniela to rozdział, który mówi o politycznej historii świata. Począwszy od Babilonii, a więc gdzieś od roku 605 przed naszą erą, aż do końca historii.
a więc do końca dziejów ziemi w tym kształcie, w jakim ona jest. To szmat czasu. Gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na to, to już mamy ponad 2600 lat historii. Kto mógłby powiedzieć z taką absolutną pewnością i precyzją, co będzie działo się w tym odcinku czasu? To właśnie ten sen ukazuje nam, co będzie się działo. Oczywiście w bardzo dużym skrócie, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie. Po pierwsze, kiedy Nebukadnezar widzi ten posąg, który składa się z różnych kruszców, a na końcu także i z gliny pomieszanej z żelazem, zaczyna rozumieć pod wpływem wyjaśnień Daniela, że jego królestwo nie będzie trwało wiecznie. Że jego królestwo ma zamierzony koniec. Ale co więcej, dowiaduje się, że kolejne królestwo też nie będzie trwało wiecznie. Że kolejne królestwo również będzie miało swój kres. I tak aż dochodzi do tego symbolu żelaza, z którego zbudowane są stopy i które pomieszane jest z gliną. Zresztą tam trzykrotnie jest wymienione coś innego. Z gliną, z ziemią gliniastą, z czymś, co bardziej kojarzy się z mułem niż w rzeczywistości z jakimś materiałem, z którego można by było cokolwiek zrobić. Inaczej mówiąc, trudno, aby nawet podejrzewać, że taki materiał ze sobą może być połączony. Żelazo z ziemią gliniastą czy z gliną. I na końcu widać wielki kamień, który odrywa się gdzieś, nie wiadomo skąd, bez udziału rąk ludzkich, uderza w ten posąg i oczywiście rozbija go, a dalej jest powiedziane, że zostaje rozrzucony przez podmuch wiatru i nie ma po nim śladu. Natomiast kamień, który uderza w posąg, staje się wielką górą, która wypełnia cały świat. No więc tutaj moglibyśmy w pewnym sensie przejść do szczegółów, ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, który związany jest z księgą proroka Daniela, a konkretnie z 7 rozdziałem. Dlatego, że 7 rozdział księgi proroka Daniela przynajmniej do ostatniego symbolu również mówi o sytuacji politycznej świata na przestrzeni bardzo długiego okresu czasów, aż do, można powiedzieć, naszej ery. Z tym, że 7 rozdział księgi proroka Daniela w tym ostatnim odcinku, czyli w ostatnim etapie historii Ziemi, zwraca uwagę na historię także religijną świata. To jest bardzo interesujące, chociaż nie jesteśmy w stanie dzisiaj o tym wszystkim porozmawiać, bowiem jest to ogromny materiał, który wymaga znacznie więcej czasu niż to, co mamy do dyspozycji. Dlatego dzisiaj chcę skoncentrować się nad tą pierwszą częścią także snu, co by nie powiedzieć, Daniela z 7 rozdziału. Kto nie czytał 7 rozdziału Daniela, zachęcam do przeczytania. Dzisiaj nie będziemy go czytać ze względu na czas. Ale jest to bardzo charakterystyczny materiał, który już pod postacią różnych zwierząt, czy jak mówi stare tłumaczenie bestii, obrazuje poszczególne potęgi, które pojawiały się na tej planecie i które niepodzielnie rządziły, można powiedzieć, w obrębie cywilizacji, w której się znajdowały. Co więcej, niektórzy zadają pytanie, no dobrze, dlaczego taka koncentracja wokół Bliskiego Wschodu, Palestyny czy Mezopotamii? Przecież możemy mówić o Dżingis Chanie, prawda? Też potęga, która miała wpływ na losy wielu ludzi. Możemy mówić o Chinach, które miały swoje znaczenie w przeszłości. Pismo Święte koncentruje się wokół ludu Bożego. A więc cała historia, która, brzydko mówiąc, obraca się wokół tego ludu Bożego, tego ludu, na który wpływ ma Bóg i tego ludu, który
ten wpływ przyjmuje. W różny sposób, ale jednak przyjmuje. Natomiast wszystkie inne, czy nazwiemy je imperiami, czy potęgami, nie mają dla historii wiary, dla historii łączności z Bogiem większego znaczenia. Stąd mamy tą koncentrację wokół Izraela, wokół Judy. Więc jedynie tutaj możemy mówić na ten temat. Tak więc mamy do czynienia z wielkim posągiem, czy zwierzętami z 7 rozdziału Księgi Daniela i spróbujmy popatrzeć na to, jakie ma to znaczenie. Głowa posągu była ze złota. Daniel niedwuznacznie daje zrozumienie Nebukadnezarowi, mówiąc mu, ty jesteś tą głową ze złota. Czyli już na samym początku mamy informację dotyczącą tego, czego dotyczy cała wizja. Dotyczy historii politycznej. Politycznej nie tylko Babilonu, ale i kolejnych państw czy hegemonii, które pojawiają się na ziemi. To samo jest w 7 rozdziale Księgi proroka Daniela. 7 rozdział mówi o pierwszym zwierzęciu, które wychodzi z morza. Tutaj trzeba by było zaznaczyć, że pewne symbole, które pojawiają się w księgach proroczych, należałoby uściślić. Bowiem wody czy morza oznaczają, jak mówi Słowo Boże, ludy, narody i języki. Czyli to zwierzę, które wyłania się z wody, to imperium, które powstaje pośród ludzi, pośród zamieszkałego świata. Tutaj mamy głowę ze złota, a w 7 rozdziale mamy lwa. Lwa, który, jak wiemy, jest królem zwierząt. Ciekawą rzeczą jest to, że kolejne imperia po babilońskim, jeśli chodzi o obszar, o terytorium, były znacznie większe. Zresztą przed Babilonem było takie imperium, o którym dzisiaj też wspomnę, Imperium Asyryjskie, które obszarowo było zdecydowanie większe niż Babilon. Ale jeśli chodzi o bogactwa zdobyte przez Babilończyków, o wielką kulturę, naukę, to rzeczywiście było to imperium złote. Najbardziej zamożne i jednocześnie z największymi możliwościami architektonicznymi. Zresztą słynne ogrody Semiramidy do dzisiaj są przez historyków wspominane. Tak więc popatrzmy właśnie na to zagadnienie, które związane jest z Babilonem. Trudno jest, inaczej powiem, trudno jest nie rozpocząć mowy na temat Babilonu od znacznie wcześniejszego czasu niż 605 rok przed naszą erą, czy nieco jeszcze wcześniejszym, kiedy królem na dworze babilońskim był Nebopolasar, ojciec Nebukadnezara II. Ale myślę, że warto wrócić jeszcze wcześniej. Mianowicie do czasów, kiedy na ziemi pojawił się prawnuk Noego. Jak wiecie, Noe to ten, który pozostał po potopie ze swoją rodziną jako jedyni żywi ludzie. Prawnuk Noego, wnuk Chama, nazywał się Nimrod. I to właśnie Nimrod zbudował Babilon, między innymi Babilon. Bo zbudował też i Erech, i Akkad, i Kalne, także i Niniwę, co jest też bardzo interesujące. Nimrod był naprawdę wielkim człowiekiem. Tym, czym się pasjonował, to było myśliwstwo. Nawet podobno, tak mówi przesłanie z pierwszej księgi Mojżeszowej, z księgi Genezis, ukuło się takie powiedzenie, dzielny, myśliwy jak Nimrod przed Panem. To znaczy, że był to człowiek nieustraszony i pasjonat polowania. No, dzisiaj patrzymy zupełnie inaczej na polowanie. Wielu ludzi buntuje się przeciwko polowaniom. Dlaczego zwierzęta mają ginąć? No ale to już jest inna historia. Babilonia, ta właśnie z czasów Nimroda, rozbijała się bardzo powoli, aż do pierwszej dynastii, kiedy pojawił się Hammurabi.
Hammurabi to znana postać w historii, a szczególnie kiedy mówimy na temat kodeksu Hammurabiego, a więc bardzo mądrych praw, które postawiły ten pierwszy okres babiloński na wysokim poziomie. Był władcą sprawiedliwym, na ile władca, który jest hegemonem, może być sprawiedliwy. Ale po pewnym czasie to imperium babilońskie pierwsze zaczęło podupadać i tak aż do czasów Nabopolassara i jego syna Nebukadnezara II. W pewnym momencie Babilonia niestety musiała poddać swoją suwerenność pod zwierzchnictwo Asyrii. Asyria była potężnym krajem, która bardzo długo panowała na ziemi i o tym również mówi prorok Izajasz, mówi także o jej końcu. I to właśnie nie kto inny, jak Nabopolassar, ojciec Nebukadnezara II, zdobył Niniwę, ale o tym będę mówił jeszcze nieco później. Teraz chciałbym powiedzieć, że Babilon to nie tylko wielka architektura, której resztki dzisiaj możemy zobaczyć w Muzeum Pergamońskim w Berlinie, między innymi bramę Isztar, która została odtworzona w dużej części. Fantastyczny widok, monumentalna brama do miasta, coś, co zwraca uwagę każdego, kto patrzy na tą zjawiskową budowlę, tym bardziej, że cała budowla jest pokryta specjalnymi płytkami, które w kolorze niebieskim w całej swojej okazałości zawiera także postacie zwierząt, lwów, co nawiązuje właśnie do 7 rozdziału Księgi proroka Daniela, gdzie Babilon przedstawiony jest jako lew. Co więcej, kiedy mówimy na temat Babilonii, to musimy stwierdzić, że ta Babilonia w rzeczywistości bardzo krótko panowała. Bowiem nawet jeśli nadal pozostawała w kręgu mocarstw, to jednak po Nebukadnezarze II jakość rządzenia podupadała aż do czasów, w którym to została zniszczona. Czyli do roku 538, 538, 539 przed naszą erą. Ta historia Babilonu wiąże się również bardzo ściśle z narodem izraelskim. Nie wiem dlaczego, ale gdybyśmy wzięli dzisiaj do ręki Biblię i zaczęli wertować jej treść, to zauważylibyśmy, że większość Starego Testamentu odnosi się właśnie do czasów babilońskich, tych neobabilońskich, tego Babilonu, do którego zostali zapędzeni Judejczycy, bo Izraelici wcześniej przez Asyryjczyków deportowani zostali rozproszeni praktycznie rzecz biorąc po całym świecie, począwszy od Kaukazu, przez Indie, skończywszy gdzieś tam w okolicach Mezopotamii. Tak więc mamy tutaj obraz bardzo ciekawy z tego względu, że jak stwierdza prorok Jeremiasz, około 4600 ludzi było tylko uprowadzonych do niewoli babilońskiej. My czasem myślimy, że jeśli Juda czy Judejczycy zostali uprowadzeni po zburzeniu Jerozolimy do niewoli babilońskiej, że to musiały być rzeczywiście wielkie liczby, jeśli chodzi o ludzi. No niestety było to tylko 4600 osób. Pytanie, dlaczego aż tak wielkie zainteresowanie tym okresem przez proroków, przez różne księgi biblijne. No, okazuje się, że Pan Bóg był bardzo zainteresowany swoim ludem, ale jednocześnie też był zainteresowany przekazaniem informacji o sobie poprzez ten lud innym krajom, które były nastawione na politeizm, na wielobóstwo, które były nastawione na wyznawanie bogów, którzy w rzeczywistości, jak mówią nam księgi prorocze, w rzeczywistości bogami nie są. Są jedynie jakąś imaginacją ludzką, imaginacją czy wyobrażeniem bóstw, które niestety niewiele mogą
jak mówi Słowo Boże, bowiem są jedynie wyobrażeniem człowieka. Stąd Pan Bóg zawarł w przykazaniach jasne stwierdzenie. Nie uczynisz sobie żadnego obrazu, który by przypominał czy to człowieka, czy zwierzę, czy kogokolwiek, czy cokolwiek, bowiem to może skłonić cię do tego, aby oddawać cześć temu, co Bogiem nie jest. Tak więc Babilonia, jak powiedziałem, od 605 roku, od czasu wstąpienia na tron Nebukadnezara II, aż do 538 roku przed naszą erą, na tym bardzo krótkim odcinku czasu odgrywała rolę, ale niestety została usunięta. I teraz zobaczymy, w jaki sposób to się stało. Bowiem jest bardzo fascynująca historia tego, co zdarzyło się dalej. Mianowicie następnym imperium, tym imperium ze srebra, bo tam tor z tego posągu, ze snu Nebukadnezara jest zbudowany ze srebra w jego wizji. Natomiast w 7 rozdziale Księgi proroka Daniela, ta wizja, która była dana Danielowi, obrazuje ten okres historii, historii medoperskiej jako niedźwiedzia, jako niedźwiedź, który ma w swoim pysku 3 żebra i jest podniesiony jedną stroną. Medopersja składała się z 2 narodów, z Medów i Persów. Persowie nie mieli większego znaczenia, bowiem żyli w górskich rejonach tamtego obszaru. Byli raczej pasterzami, rolnikami. Natomiast znaczenie mieli Medowie. Medowie rozpoczęli swój pochód od człowieka, który nazywał się Dejokes. Dejokes był jednym z pierwszych królów Medii. Zbudował Ekbatanę, a więc stolicę Medii, a potem następowali po nim kolejni królowie. Możemy powiedzieć, że wielu z tych królów próbowało podbijać Asyrię, co budzi wielkie zdziwienie. Bowiem jest powiedziane na temat Niniwy, stolicy Asyrii, że było to potężne miasto-państwo. Ja pozwoliłem sobie sprawdzić, jak by to wyglądało na dzień dzisiejszy. A skoro jesteśmy w Krakowie, to znalazłem informację mówiącą o powierzchni Krakowa. Powierzchnia Krakowa to 327 km kwadratowych. Można powiedzieć spore miasto, prawda? 327 km kwadratowych. W poprzek jak gdyby Kraków to 18 km, wzdłuż 31 km. Natomiast kiedy wyobrazimy sobie Niniwę, to zauważymy, że przerastała Kraków. Bowiem gdyby ustalić powierzchnię Niniwy, czy zobrazować ją pod postacią czworoboku, wówczas jeden bok tego wielkiego miasta państwa Niniwy miałby 38 km. Jeśli teraz przeliczymy to na kilometry kwadratowe, to okaże się, że Niniwa była 4,5 razy większa niż Kraków. Tyle tylko, że trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ówczesne miasta były w charakterystyczny sposób budowane. W sumie były 3 mury. Ten wewnętrzny krąg, który otaczał najważniejsze miejsca w mieście, a więc Pałac Królewski, świątynie, czyli kiedy mówimy o Medach i Persach, to mówimy o ziguracie. Mówimy o czymś, co w rzeczywistości zawierało to ścisłe centrum. Później kolejny mur, który otaczał miasto, to był mur, za którym znajdowali się, no, jak to dzisiaj się mówi, szlachetnie urodzeni. Był to już mniejszy mur,
mniej ufortyfikowane miasto. I trzeci mur, który obejmował cały obszar, ale na tym obszarze znajdowały się i pastwiska, i różne obszary, które służyły właśnie ludziom zamieszkującym tą jak gdyby trzecią strefę. No więc trzeba powiedzieć, że jak na tak duży obszar, to zaludnienie było bardzo małe, bo liczba ludności w tym czasie, kiedy Niniwa była zburzona, wynosiła tylko i wyłącznie 170 tysięcy osób. No więc naprawdę niewielkie miasto, troszeczkę większe niż Tarnów, bo Tarnów w najlepszym okresie miał 140 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj to zbliża się już tylko do 100 tysięcy, czy nawet już mniejszej liczby ludności. Oczywiście, dlaczego mówię o Niniwie? Dlatego, że Nabopolassar, ojciec Nebukadnezara II i Kiaksares, król Medów, razem połączyli siły i w 612 roku zdobyli Niniwę. Ale z innego powodu jest jeszcze to bardzo interesujące. Dlatego, że Dejokes, ten pierwszy król Medów, też próbował zdobywać Niniwę, niestety poniósł klęskę. Fraortes, jego syn, usiłował jak gdyby odbudować dobre imię swojego ojca i zaatakował Asyrię, czyli stolicę Asyrii, Niniwę, i też poniósł klęskę. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego. Czy dlatego, że Media nie była aż tak militarnie mocna, czy były jakieś inne przesłanki, które mówią o tym, dlaczego Niniwa nie mogła być zdobyta. I tutaj musielibyśmy przejść do innej księgi proroczej, do księgi, która jest księgą Jonasza. Księga Jonasza mówi nam o tym, że Pan Bóg wysłał Jonasza do Niniwy, tego wielkiego miasta, aby powiedzieć im, że jeśli nie zmienią swojego postępowania, Niniwa zostanie wywrócona do góry nogami. I faktycznie tak by się stało. Być może Dejokes, czy później jego syn Fraortes byliby w stanie to zrobić, ale jak wiemy, Niniwczycy ukorzyli się przed Bogiem i dlatego Pan Bóg zachował Niniwczyków i nie pozwolił na zdobycie Niniwy aż do roku właśnie 612. Wtedy Nebukadnezar II był jeszcze księciem, nie był jeszcze królem. Dopiero właśnie w 605 roku, kiedy był pod Jerozolimą, dowiedział się o śmierci swojego ojca, pozostawił tam swoich żołnierzy, wziął tylko straż przyboczną i szybko wrócił, żeby ktoś nie zajął jego tronu przynależnego właśnie jemu. A więc mamy tą Medię, która razem z Babilonią zdobywa Niniwę, ale wróćmy do tego, co nas interesuje, do Medo-Persji. Skoro Media była tak mocna, że ten wielki Babilon gotów był się sprzymierzyć z nią, to znaczy, że miała określone możliwości, militarne przynajmniej. Ale okazuje się, że gdzieś tam w górach Persji urodził się człowiek, który miał na imię Cyrus. Cyrus II. Co ciekawe, był wnukiem Astyagesa. I to właśnie on pokonał Medów, no i oczywiście w bardzo ciekawy sposób zachował się, być może ze względu na pokrewieństwo. Mianowicie nie zburzył Ekbatany, wręcz przeciwnie. Wszystkich urzędników, którzy w tym mieście funkcjonowali, pozostawił na swoich stanowiskach, rozumiejąc, że zmiana powoduje zbyt długi okres bezwładności, zanim nowi urzędnicy nauczą się swojego działania. Dlatego zostali pozostawieni i zostały im nadane podobne prawa jak i Medom, więc w rzeczywistości było to pokojowe rozwiązanie
po takim ataku, który wydawałby się miał zakończyć się zupełną klęską Medii. Ale chcę zwrócić uwagę na coś, co jest zapisane w księdze proroka Izajasza. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Jesteśmy, no można powiedzieć, poniżej 538 roku przed naszą erą. Czyli mamy początek VI wieku. Izajasz, jak powiedziałem, jest w VIII wieku. I ten Izajasz cytuje Boże Słowo. I tutaj za chwilę będzie bardzo interesująca historia. 45 rozdział od pierwszego wiersza Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swoim pomazańcu Cyrusie. Dziwne, prawda? Nie ma człowieka jeszcze przez setki lat. Bóg mówi, tak mówi Pan o swoim pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zaczasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś. To jest naprawdę coś niezwykłego. Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości co do wiarygodności Pisma Świętego, to myślę, że te wypowiedzi w kontekście współczesnych wykopalisk i tych z Qumran, i tych, które gdzieś na tabliczkach glinianych pojawiają się w różnych muzeach, które bardzo często przez wiele lat nie były odczytane, odszyfrowane, a teraz znajdują poczesne miejsce, pokazuje nam, że trudno dzisiaj twierdzić, iż Pismo Święte jest jakimś wątpliwym źródłem informacji. Wszyscy archeologowie, którzy jadą na Bliski Wschód, aby tam kopać, aby szukać pewnych czy to miejscowości, czy jakichkolwiek artefaktów, pierwsze co biorą do ręki, to biorą do ręki Pismo Święte. To jest podstawa. Każdy z nich to powie. Każdy z nich powie, że bez Biblii nie można się udawać na Bliski Wschód. Nie ma sensu. A więc mamy do czynienia z księgą naprawdę wiarygodną. Bóg zapowiada pojawienie się człowieka i jednocześnie mówi o jego imieniu. Co nam to przypomina? No chociażby historię Jezusa, którego imię zostało znacznie wcześniej przepowiedziane. Ale to nie tylko w tym fragmencie, bo nieco we wcześniejszym fragmencie z 44 rozdziału Księgi proroka Izajasza, 28 werset, mówi nam tak. Który mówi o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę. Skąd wiedział, że Cyrus będzie gotowy wykonać wolę Boga Izraela, skoro Cyrus w ogóle nawet nie wierzył w tego Boga? A Bóg mówi tak, wykona w pełni, całkowicie moją wolę i który mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. Moi drodzy, w tym momencie, kiedy Izajasz to pisze, świątynia stoi i ma się bardzo dobrze. Nic nie wskazuje na to, żeby świątynia miała być zlikwidowana, zburzona. A Izajasz mówi już o odbudowie. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Czasem mówi się o narodzie wybranym, że jest to naród szczególny, umiłowany przez Boga, a wszystkie narody pogańskie to gdzieś tam takie sobie narody, na które nie warto zwracać uwagi. Okazuje się, że Pan Bóg chciał przedstawić siebie każdemu narodowi, każdemu królowi.
Historia tego nielicznego judzkiego narodu, który znalazł się w Babilonii, pokazuje, że poprzez Daniela, poprzez jego towarzyszy, prawda o prawdziwym Bogu, Bogu Izraela, została upowszechniona na dworze babilońskim i w całym imperium. Bowiem dekrety króla Nebukadnezara II zostały wysyłane do różnych prowincji tej wielkiej hegemonii babilońskiej, aby informować o działaniach Boga właśnie na rzecz czy na samym królu Nebukadnezarze. Zresztą on sam zastrzegał, że jeśli ktokolwiek by próbował w jakikolwiek sposób znieważyć tego Boga, to niezbyt dobry koniec mu rokuje. A więc mamy tutaj do czynienia z niesamowitym Bogiem, który zna przyszłość, nie tylko tą ogólną, ale bardzo szczegółową. No i teraz ta bardzo ciekawa historia. Czytaliśmy, że bramy zostaną otwarte przed Cyrusem, że spiżowe wrota i zawory zostaną przed nim otwarte. 539-538 rok. Babilonia, miasto nie do zdobycia. Szerokość murów Babilonu była tak duża, że trzy rydwany w pełnym pędzie mogły się mijać na szczycie tych murów. Więc można sobie wyobrazić, że była to taka mała autostrada na bardzo, bardzo wysokich murach. Co więcej, Babilonie trudno było zaskoczyć jakimś długim oblężeniem, dlatego że przez środek Babilonu przepływał Eufrat. Więc nie było szans na to, aby czy to zamorzyć głodem, czy brakiem wody mieszkańców Babilonu. Ale cóż się stało? Cyrus skierował nurt Eufratu do sztucznego zbiornika, a po wyschniętym korycie rzeki pod właśnie tymi kratami żelaznymi, które wchodziły do wody, żołnierze Cyrusa weszli do wewnętrza Babilonu, nawet nie próbując machinami oblężniczymi próbować szturmować murów, tylko właśnie w ten sposób. Działo się to w nocy, a jak mówi koniec księgi, no może nie koniec księgi Daniela, ale koniec historii Babilonu, na dworze królewskim trwała uczta, libacja pijacka, która doprowadziła do tego, że w rzeczywistości ostatni władca Babilonu, Belsazar, poważył się na wzięcie do tej pijackiej uczty naczyń z Domu Bożego, ze świątyni jerozolimskiej. I wtedy dobiegł kresu czas panowania Babilonii, czas panowania króla babilońskiego, ostatniego króla babilońskiego, chociaż w rzeczywistości był on regentem, ponieważ ten właściwy król babiloński nie chciał zajmować się rządzeniem krajem. No więc Cyrus wchodzi do Babilonii, zdobywa Babilonię. I dzisiaj można by powiedzieć, że rozumny człowiek zrobiłby wszystko, aby w takiej sytuacji, w której mury nie zostały zburzone i cała architektura miejska pozostała do dyspozycji, że raczej należało pozostawić to miasto nienaruszone. A jednak niedługo po tym Babilon został spalony zupełnie. Wiele tysięcy ludzi zginęło podczas tego pożaru i stało się coś, co jest opisane właśnie w księdze proroka Izajasza. I tutaj już pozwolę sobie powiedzieć jedynie z pamięci, że ten zapis dotyczy tego faktu, że Babilon nie będzie nigdy odbudowany, a na miejscu, w którym stały pałace, pojawią się dzikie zwierzęta i będą tam hasać między tymi komnatami, które rozsypywały się pod wpływem czasu. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Bliski Wschód, kiedy patrzymy na Irak, widzimy, że owszem, jest miejsce, które jest takim stanowiskiem archeologicznym, ale nikt nigdy do dzisiejszego dnia tam nie zamieszkał. Wydobywa się jedynie kolejne artefakty, które potwierdzają jedynie ten fakt, że Bóg
nie tylko nie zmienia swojego zdania, ale Bóg doskonale wie, co może się wydarzyć. No, ale jeszcze ta historia nie kończy się, bowiem jest naród izraelski, który znajduje się w Babilonie. Cyrus wchodzi do miasta i kapłani judzcy, znając doskonale, co zostało o Cyrusie napisane w księdze proroka Izajasza, wyciągają zwoje księgi proroka Izajasza i wychodzą naprzeciw Cyrusa, pokazując mu ten zapis. Jak byście zareagowali, gdyby kilkaset lat wcześniej powiedziano o was, że będziecie mieć takie i takie imię, że w taki a taki sposób zdobędziecie miasto, czy wielkie miasto, państwo? Przecież to musiał być szok dla Cyrusa. Jak to jest możliwe, że moje imię zostało mi nadane, kiedy jeszcze nie było moich pradziadków nawet? A jednak tak się stało. Pan Bóg w szczególny sposób zareagował, pokazując wcześniej, co się będzie działo. I tak jak czytaliśmy, jest powiedziane, że Cyrus odbuduje moją świątynię. I faktycznie Cyrus wydaje dekret, na mocy którego świątynia ma zostać odbudowana. I co więcej, nie tylko jest to pozwolenie na odbudowę, ale są też przeznaczone środki ze skarbca królewskiego, aby świątynia mogła być odbudowana. To jest coś, co pokazuje rzeczywisty rozmiar Bożej wiedzy i Bożych możliwości. Oczywiście dalej nie będę mówił na temat świątyni, tak zwanej świątyni Zorobabela, czyli drugiej świątyni jerozolimskiej, bo to już jest temat na inne spotkanie. Natomiast chcę jeszcze przejść do tego, co związane jest z kolejnym imperium, jakie miało pojawić się po królestwie Medów i Persów. Miała to być Grecja. Oczywiście tutaj też jest bardzo ciekawa historia. Dlatego, że trudno byłoby przewidzieć na przestrzeni jeszcze dłuższego czasu niż Babilonia i Medopersja wydarzeń, które będą miały miejsce. Aleksander Wielki Macedoński to ten, który stał się największym zdobywcą w historii, jeśli chodzi o czas zdobywania poszczególnych terenów. Można by powiedzieć, że w ciągu 6 lat zdobył wszystko, co można było zdobyć. Terytorium Grecji sięgało, można by powiedzieć, krańców świata. Grecja była wyobrażona w 7 rozdziale księgi proroka Daniela jako pantera. Jak wiecie, drapieżnik, pantera, jeszcze dodatkowo w 7 rozdziale ma 6 skrzydeł. A więc obrazuje to nie tylko zwinność, ale i szybkość Greków, wojsk Aleksandra Wielkiego, które bardzo szybko zawładnęły ówczesną cywilizacją, tą śródziemnomorską. To jest bardzo interesujące, ale jeszcze bardziej interesujące jest to, że niestety jak szybko zdobywał świat, tak szybko sam pogrążał się w nałogu i mając około 31 lat w Babilonii, podobno zmarł po wielkiej pijackiej uczcie. Prorok Daniel mówi o tym, że na miejscu, bo rogi w Piśmie Świętym, a tamta bestia czy to zwierzę ma rogi, rogi uosabiają królestwo. I jest powiedziane, że złamie się róg grecki i na jego miejsce pojawią się 4. I faktycznie tak się zdarzyło. Zwykle to jest jakiś następca tronu. W tym przypadku następcami byli generałowie Aleksandra Wielkiego. Podzielili całe imperium na 4 części. Jednym z najbardziej trwałych i takich mocnych części to była ta część, która należała do jednego właśnie z generałów Aleksandra Macedońskiego, Ptolemeusza. To była ta część obejmująca także Egipt. Zresztą tamte później między poszczególnymi generałami toczyły się wojny. No i Grecja też dosyć szybko doszła do swego kresu i pojawiło się ostatnie imperium, które
zostało opisane tak w księdze proroka Daniela w 2 rozdziale, jak i w 7 rozdziale. Jest to oczywiście Imperium Rzymskie, Imperium z żelaza. I w 7 rozdziale to zwierzę, które wyobraża Rzym, nie jest podobne do żadnego zwierzęcia, jakie kiedykolwiek na ziemi istniało. To jest bardzo interesujące. Rzymianie rzeczywiście stworzyli sed lex, dura lex, a więc twarde prawo, ale prawo. I faktycznie nie mieli litości dla nikogo. Wiemy, że również Rzymianie spowodowali wielkie zniszczenia, jeśli chodzi o wyznawców Jezusa Chrystusa. To wszystko pokazuje, że faktycznie szatan próbował robić różne podejścia do tego, aby móc zawładnąć w pełni tą ziemią, ale niestety nie mogło mu się udać. Dlatego, że Pan Bóg miał doskonale wszystko zaplanowane. Jeśli mówimy w ogóle o predestynacji w kontekście pojedynczego człowieka, to musimy stwierdzić, że przeznaczeniem człowieka jest życie wieczne. Ale to właśnie do niego należy wybór. Czy zechce przyjąć ten dar życia z ręki Boga, czy nie zechce. W kwestiach militarnych i politycznych niestety nie było wyboru, bo skoro właśnie Cyrus, wybrany przez Boga, spełnił w pełni jego wolę, to wcale nie musi oznaczać, że Cyrus tak chciał, ale że został do tego w pewien sposób nakłoniony przez samego Boga. Jednocześnie to pokazuje nam, że świat nigdy nie był pozbawiony możliwości poznania prawdziwego Boga. Tego Boga wszystko wiedzącego, Boga wszechmogącego. Ta historia dzisiejsza to jedynie mały skrót tych wydarzeń, które rozgrywały się na przestrzeni długiego bardzo okresu czasu. Ale jednocześnie prowadzą one nas do kolejnych ciekawych informacji wynikających ze Słowa Bożego, bowiem w kolejnym spotkaniu będziemy mówić na temat przesłania z nieba, przesłania z kosmosu. Proroctwa są czymś naprawdę z jednej strony niezwykłym, a z drugiej strony bardzo wiarygodnym. Jeżeli chcemy wiedzieć, co będzie się działo, to tak jak czytaliśmy w księdze proroka Amosa, nic nie czyni panujący Pan, jeśli nie objawi tego sługom swoim prorokom, a prorocy nam. Więc nie musimy żyć w przeświadczeniu niepewności jutra. Możemy być absolutnie spokojni co do tego, co przyniesie nam jutro, jeśli chodzi o nasz wieczny los. Bo oczywiście nie mówię o różnych dolegliwościach, chorobach, które nas dotykają, bo pamiętajmy, że Panu Bogu zależy na naszym zbawieniu, na życiu wiecznym, bardziej niż na tym, co dzieje się docześnie. Wszystko, co zostało przekazane nam w Słowie Bożym, uspokaja nas i pokazuje nam, że przyszłość należy do tych, którzy Bogu zaufali. A to daje nam takie poczucie absolutnego bezpieczeństwa, że jesteśmy w rękach prawdziwego Boga. Jeszcze do tych historii będziemy w jakichś cząstkowych częściach wracać, aby móc rzeczywiście zrozumieć Bożą wolę dotyczącą człowieka, dotyczącą ludzkości na tej planecie i zakończenia tych wydarzeń, które wydają się bardzo katastroficznie brzmieć. Bo dzisiaj mówi się o wojnach, które mogą zakończyć w ogóle tą cywilizację totalnym zniszczeniem, totalną zagładą. Ale my, patrząc z perspektywy proroctwa, możemy powiedzieć spokojnie. Pan Bóg trzyma rękę na pulsie. On nie pozwoli zburzyć czy rozsadzić tę ziemię w kawałki, mimo że są środki dzisiaj w dyspozycji ludzkiej, aby to zrobić. Możemy być spokojni, że On zatroszczy się o to, aby przyszłość tych, którzy zwiążą się z Nim, była naprawdę fascynująca i dawała poczucie absolutnego bezpieczeństwa i wdzięczności Bogu. Zapraszam na kolejne spotkanie, które będzie mówić na temat przesłania z kosmosu. Dziękuję bardzo.